Hej, hej, moi drodzy, w ten jesienny, listopadowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Taki mroczny dzień jak dzisiaj mam dla was coś idealnego, co perfekcyjnie podkręci atmosferę. Kryminał oparty o prawdziwą historię morderstwa, które do dzisiaj przyciąga i do dzisiaj fascynuje. Powieść, którą recenzuję dzisiaj dla was po raz pierwszy we współpracy z księgarnią wirtualną Virtualo, do której link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla was Czarna Dalia Jamesa Elroya. Stycznia 1947 roku, pusta parcela przy 39 i Norton w Los Angeles. Matka z kilkuletnią córeczką zgłaszają na policję podejrzany obiekt, który leży w trawie. To zmasakrowane, okaleczone zwłoki Elizabeth Ann Short, która znana była w świecie aktoreczek jako Czarna Dalia. Przecięta na pół, wypatroszona, odsączona z krwi, z wyrytym nożem uśmiechem w stylu Glasgow od ucha do ucha na opuchniętej twarzy. Rozpoczyna się śledztwo, którego podejmują się śledczy Lee Blanchard oraz Dwight Bleichardt, którzy wkrótce wpadną w pułapkę bez wyjścia. Ta sprawa ich wciąga, zarówno profesjonalnie, jak i prywatnie. Wpadają w sidła korupcji, chorej polityki policji Los Angeles, a każdy kolejny ruch prowadzi ich coraz bliżej rozwiązaniu zagadki. Kim tak naprawdę była Elizabeth Ann Short, zwana Czarną Dalią? Czarna Dalia to opowieść o morderstwie, które nigdy nie zostało rozwiązane. To mroczny kryminał w stylu noir o upadającym mieście i o mieszkańcach kryjących się w jego cieniu. Historia niespełnionych marzeń, policyjnej korupcji i przestępczego świata, który sięga wyżej niż mogłoby się wydawać. To opowieść o kobiecie, której potworna śmierć zawładnęła umysłem wielu i przebiła się z rzeczywistości do świata popkultury. Nie wiem, czy wiecie, ale morderstwo Czarnej Dalii, czyli Elizabeth Ann Short, miało miejsce naprawdę i przeszło do historii jako jedna z najbardziej znanych, nierozwikłanych spraw. W odróżnieniu od fikcji literackiej, sprawcy nigdy nie odnaleziono, a większość podejrzanych już niestety nie żyje. A teraz w ramach podsumowania mam dla was trzy powody, dla których warto pożyć, warto zgłębić tę sprawę i poznać fikcyjne życie Czarnej Dalii Jamesa Elroya. Po pierwsze, lód i ogień. Lee Blanchard oraz Dwight Bucky Bleichardt, czyli dwóch policjantów, dwóch partnerów, dwóch przyjaciół i byłych bokserów oraz kobiety ich życia, czyli bohaterowie tej całej opowieści. Po drugie, prawda versus fikcja literacka. James Elroy pozwolił Czarnej Dalii, jak i śledczym w jej morderstwie zaznać ukojenia. Sprawa została tu rozwikłana, obsesja znika, jednak w prawdziwym życiu nigdy nie rozwiązano zagadki jej śmierci. Po trzecie, Los Angeles. Niemy bohater Czarnej Dalii, czyli miasto aniołów, którego nazwa aż prowokuje kłamstwem. Bo w Los Angeles aniołów jak na lekarstwo, a to właśnie istoty nocy rządzą jego ulicami. Czarna Dalia Jamesa Elroya to moje pierwsze spotkanie z prozą tego autora, którego do tej pory znałam jedynie z ekranizacji jego powieści, szczególnie z tajemnic Los Angeles, które uwielbiam i leżą do jednego z moich ulubionych filmów kryminalnych i tutaj też się nie zawiodłam. Co prawda początek z rozbudowanymi związkami policyjnych partnerów i bokserską przeszłością jest nieco taki trochę rozciągnięty w czasie, ale powiem wam, że później to rozwiązanie akcji i wielki finał naprawdę rekompensują wszystko. Co więcej, na koniec czytelnik docenia ten rozwlekły początek i od razu jakby rozumiemy, dlaczego Elroy zrobił takie wprowadzenie do postaci, a nie inne. Co więcej, stwarza to taki typowy obraz kryminału noir z nutką retro, gdzie to właśnie nie trup wprowadza nas do fabuły, ale przeszłość bohaterów. Jeśli chodzi o samą sprawę Czarnej Dalii, to co tu dużo mówić, Elroy po prostu dał jej to zamknięcie, którego tak bardzo potrzebowała. Sama świadomość, że jest to morderstwo, w którym nie ma skazanych, a jest jedynie legendarna ofiara, sprawia, że nie przestaje od lat fascynować. Jeśli kiedyś natkniecie się na zdjęcia ciała Czarnej Dalii, dlatego że zostały upublicznione przez policję, to sami zobaczycie, że tutaj po prostu potrzeba sprawcy, potrzeba tego zamknięcia, bo inaczej zostaje tylko ona i ten makabryczny uśmiech wyryty na jej twarzy. Ogromnie wam polecam Czarną Dalię Jamesa Elroya, to świetny męski kryminał w stylu noir i doskonały początek serii o Los Angeles, czyli o mieście tak naprawdę upadłych aniołów i na pewno sięgnę po kolejne tomy. I
to wszystko na dziś. Zapowiedź w e-bookowej wersji raz jeszcze dziękuję księgarni wirtualnej Virtualo. A wy pamiętajcie jeszcze, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie, na Twitterze, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I koniecznie, koniecznie zajrzyjcie na bloga, bo tam również poczytacie sobie o Czarnej Dalii w kontekście Los Angeles. A my, moi drodzy, widzimy się już w niedzielę. Do zobaczenia, pa pa!